dzień. Dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się już 9 raz w grze Salton Sanctuary. No i tak, jak widzicie, jesteśmy znowu na ekranie ulepszenia postaci. Dlatego też weźmiemy taki piękny sobie punkcik tutaj, by ewentualnie móc kostury poziom 3 ruszać i no, jesteśmy znowu z naszym wojowniko-magiem o imieniu... O, jeśli się nie mylę, Foldartir, na część mojego alchemika z pewnego RPGa. I tak, ostatnio spotkało mnie dużo nieprzyjemności, dużo rage'a w innej lokacji, dlatego też zdecydowaliśmy się, czy w sumie ja się zdecydowałem przejść tutaj w celu spróbowania sobie sprawy. Sprawdzenia, czy sobie tu będę radził, czy tamta lokacja po prostu jest na późniejszy etap, czy rzeczywiście moja postać jest słaba i tak, no. Dało nam się pokonać bossa, a dziś zwiedzam nowe miejsca i właśnie tutaj pojechałem tak już z automatu. Ale jak widzieliście, tam za tym rycerzem, który ostatnio pod koniec odcinka nas pokonywał cały czas, jest taka winda, która prowadzi tutaj i było tam też pod windą przedmiocik jeden do podniesienia. Była to bodajże jakaś figurka do wzywania, jedna z tych takich mniej istotnych. No ale tak, teraz idziemy tu dalej, zwiedzamy to miejsce i no. I w sumie zanim pójdziemy gdzieś jeszcze dalej, to chcę tylko wspomnieć o jednej rzeczy. Życie. Otóż okazuje się, że jest zwiększone wraz z poziomem postaci, więc... To nie tak, że nie inwestowałem w życie czy coś. Po prostu nie da się tu inwestować w życie. Jedno co można robić, to mieć lepszy udźwig, żeby robić lepsze przewrotki, nauczyć się unikać bądź wziąć tarczę. Ale tak, nie będziemy o tym marudzić i idziemy dalej. I co my tu mamy? Trzeci baranek. Super, kolejny boss. Chociaż mogłem się spodziewać po tym, jak zobaczyłem już świecznika, bo zauważyłem, że świeczniki mniej więcej sygnalizują zawsze to samo. Inaczej mówiąc, bossów. I okej. Okay. Dało mi się trafić. A jego obrażenia od tego ataku nie były jakieś przytłaczające, co oznacza, że tak... Zdecydowanie ta lokacja jest chociażby delikatnie prostsza niż to, co mieliśmy tam, więc nie jest aż tak źle. I dobra, nasz strażnik, czy jak się nazywa, ten ogień ogólnie jest tutaj rzucony, będzie zdawał niewielkie obrażenia. W tym czasie fajnie by było, gdybym ja z moją wspaniałą bronią był w stanie coś zrobić, no ale nie. Niestety nie. Już na początku przegrana, no. No co ja zrobię? Niestety. Niestety. No ale dobra. Idziemy i tak, jeśli poddam. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Chociaż jestem tego bliski. Czy w sumie jestem, byłem. A teraz moja mentalność, mój umysł jest trochę oczyszczony. I tak, nie ukrywam, że nadal planuję ewentualnie nową postać. Co też niektórzy mogli zauważyć po nazewnictwach odcinków, że dodałem po prostu po Salden Sanctuary zawsze dopisek mag w kwadratowym nawiasie, co ma sugerować, czy też tłumaczyć, że ewentualnie może być więcej podejść. Czy będzie tu na jednej playliście, czy na więcej, większej ilości playlist? Jeszcze nie wiem. Ale tak, ogólnie prawdopodobnie będzie, jeśli teraz to jest jakiś czas, jakaś właśnie jeszcze inna postać. A póki co, nie przejmujmy się tym, tylko wyruszmy dalej i... Ciekawa sprawa, nie wiem czemu mam to ubrane. Wydaje mi się, że powinien być to od błyskawic, od razu lepiej. Chociaż z drugiej strony, czy ten... On pluł błyskawicami, ten baranek. Co może lepiej wziąć ogień? Chociaż... Jak tak patrzę, to... Ten daje więcej. O, to może jednak ten warto byłoby wziąć... z powrotem, ale tak, czemu to miał ubrane, nie wiem, totalnie nie wiem, chyba baranek, więc szybko to, okej, okay. Jego ogonożądło jest trujące, okej, okay, czyli zgon dla mnie, oczywiście, że mnie po prostu podrzucił, a potem to, no niestety, i cóż, początek jakże wspaniały. Nie spodziewałbym się niczego innego po tej grze ostatnio, a jednocześnie liczyłem na to, że może ta lokacja będzie uczciwsza. Ale nie.
nie jest uczciwsze. Może inaczej, nie jest lamoodporne. Tak mi było uczciwe, jest dosyć. Nie jest aż tak okropnie, jak to było z drzewem chyba? Tak to się nazywało, drzewo. Ludzkie drzewo, czy coś takiego? Nie jestem pewien co do konkretnej nazwy, ale tak mi się kojarzy. Albo to co... Przy czym stwierdziłem już takie nie, że po prostu nie, że uciekam. Nie pamiętam co to, jak się nazywał ten przeciwnik, ale... Mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj ta lokacja jest spokojniejsza, uczciwsza, jak mówię, i tak dalej, więc... No, może po prostu ja wyjątkowo dzisiaj nie umiem. Znowu. Nie wiem, który to odcinek z rzędu jest, w którym bym musiał mówić tylko tyle, że nie umiem. I... Nagle... A, da się przestrolkować. Okej. Okay. Okej. Dobra, jeśli będę ostrożny z tym wszystkim, to może nawet się uda? A jak nie, to... Zawsze pozostaje opcja zaklęć, które... No, robią mniej od mojego miecza, ale nadal coś. I właśnie nie mogę zapominać też o tej magii, bo... Prawda jest taka, że ostatnio ten miecz przysłonił mi w większości przypadków magię. A no nie okłamujmy się, magia też jest dobra. Może nie aż tak jak ona, ale no. Ale ma swoje zastosowania. Chociaż, no, sytuacja jest bardzo kiepska, jak widzę takie rzeczy jak tutaj teraz. I okej, robi atak, zmienia kierunek od razu z błyskawicami. Jeśli tak to ma wyglądać, to nie wiem, czy sobie poradzę. Ja wiem, skąd miałem... A dobra, to była ta sól, którą dostałem wcześniej. Ale dobra, spokojnie. Jeszcze jestem spokojny, więc jeszcze nie ma z tym problemów. I tak, wspominałem też coś o tym, żeby farmił sól. No, ale jak widzicie, z tego farmienia soli co zostało tyle co i nic, więc tak... Po prostu... Najłatwiej będzie powiedzieć, że tak, no... Po prostu... może nie tyle, co nie miałem czasu, co... Zabrakło weny na farmienie soli. To może być dobre określenie. Nie do końca prawdziwe, no ale... Ale tak... Ale dobre. I dziadostwy przeszły tu ze mną. To jeszcze teraz zginę, zanim w ogóle będę miał okazję dojść do tego baranka całego. Stan obrażenia? Po tym jak ubiłem tamtego jednego? Aby tego nie było. Okej, jesteśmy na gorszej pozycji już. Ale nie ma co płakać, może jeszcze dam radę. Plan jest prosty. Pierwszy co to strażnik, drugie co to... Jak już będę miał strażnika, to pilnować swojego paska życia. Ten, jak to się jeszcze nazywa, no... Błyskawice. Wow. Ta fala uderzeniowa była dla mnie... Zaskoczeniem, nie ukrywam. Ale tak... Może jeszcze się uda. Chociaż wątpię, jak tak patrzę. Bo musiałbym mieć naprawdę wielkiego farta, żeby to się miało udać. Okej, wniosek jest taki, zawsze jak on robi ten swój atak takim pseudoskokiem, to będzie fala, więc... Po tym nie ma co liczyć na to, żeby się udało go zaatakować z bliska. O, właśnie o tym ataku mówię. Okej. I teraz jest już ten etap, kiedy on będzie robił te błyskawice co chwilę. Więc... Teraz wydaje mi się, że powinienem się... Może przestawić bardziej na strzelanie magią. Też... Chociaż, czy to coś da? Nie mam pojęcia.
No tak, bo widzicie, on teraz będzie robił często takie triki. Więc moją ostatnią nadzieją na to, żeby się tutaj podratować, będzie to, żeby naprawdę moja własna magia była wystarczająca do pokonania tego dziada. A nie wydaje mi się, że to było takie proste. Jedne co mogę tutaj spróbować zrobić i co wiem, że nie zrobiłem przez co, mogę powiedzieć, że to jest moja lama, moja bardzo wielka lama. To, żeby ubrać stosowny pierścień, który zamiast tego będzie... A gdzie to jest? Tym. Nie wiem, jak tutaj obrona działa, ale mam 159 na elektryczność. Zobaczymy, czy jest coś lepszego. Potrzebuję jak najlepszej elektryczności. I... Czy więcej poza elektrycznością? Chyba nie, no i patrzcie. No patrzcie na co. No już najlepsze co mogę. Czy najlepszą lekką zbroję, jaka jest dostępna. No cóż. Nie wróżę to za dobrze. I teraz, żeby też oszczędzić sobie problemów, zrobimy coś takiego. Że zobaczę tych wrogów. I od razu ten przygotuje się właśnie na... usuwanie ich na bieżąco tutaj. Nie powinno to być problemem. No, tak, nie powinno być problemem. Nie powinno być problemem. Ale to, że jestem idiotą, to jest już problemem. Tak. Delikatny trigger znowu mi wchodzi. Nie wiem, co ja ostatnio z tym wszystkim mam, niestety. Ale dobra. Jeszcze nie jest aż tak źle. Jeszcze mogę sobie poradzić. Damy radę, będzie dobrze. I tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu dajmy na to, może się okazać, że mówię jakimś przytłumionym tonem czy coś. Nie, nie, jest to kwestia godzinowa. A w ten sposób, tak mówiąc, delikatniej bardziej przytłumiono czy coś, próbuję uspokoić siebie i swojego wewnętrznego rage'a. Więc no, nie przejmujcie się tym. Po prostu mam wenę do grania w Salton Sanctuary. Już któryś dzień z rzędu. Udaje mi się wygospodarować chwilę, żeby siąść do tego, więc... Nie chciałbym po prostu, żeby... Powiedzmy... Przez to, że się zbytnio podirytuje, mi to wszystko przeminęło. Więc tak, jeszcze raz. Czy mamy coś innego, co mogę tutaj zmienić? To może ogniwo na coś innego? Świetle otoczenia nie. Ochrona przed ogniem niepotrzebna. To mogłoby się przydać, ale nie. Zręczność niepotrzebna. Siła woli? Siła to chyba nie. Tego nie rozumiem do końca, ale okej. Okay. O, dobra. Zabandażowany pierścień. Będziemy trochę odporniejsi na rany. I tutaj mogę wam powiedzieć z góry też, że to jest taka ciekawa sprawa. Grając z modlitwami mielibyśmy tutaj wiele, wiele łatwiej. Pod tym względem, że kapłan dzięki swojej startowej modlitwie nie dość, że usuwa ogólnie obrażenia, czyli tak, po prostu przywraca życie, to robi coś jeszcze, usuwa ranę, czyli obniżenie maksymalnych punktów życia. Wiem, wow, zaskakujące i w ogóle. No... Na pewno bardziej by to ułatwiło życie niż to, co obecnie my tu używamy. Ale tak. Może się uda. Gdybym miał trochę więcej energii, to by się na pewno udało. Ale to jest tylko kwestia tego, że nie patrzę na wskaźnik energii wystarczająco często. Więc tak, nie ma co tutaj obwiniać gry za to. Tutaj to tylko ja zlamiłem. I to mocno. Okej. Okay. Pij butelkę. I... No, udało się. Więc tutaj, jak mówiłem, to jest tylko kwestia...
tego, żeby się skupić, rozsądnie używać pierścieni, myśleć o tym wszystkim. Nie wkurzać się za bardzo. Nie daliśmy radę. Nadal uważam, że to jest dużo uczciwsze niż to, co mieliśmy wcześniej i mamy achievement The Sacrifice. Oraz... A, jakiegoś dziwnego gościa. No, ale okej. To powietrze jest takie nieruchome. Przyciągnęło mnie do tej kopuły coś, czego nie pojmuję. Jest jej tak samotnie. Brakuje mi przyjaciela. Ale odepchnęłem wszystkich, których kocham. Powiedz mi, czy słyszałeś o twardoświetle? Nie wiem co to, więc powiedz mi nie. W takim razie ci się opowiem. Twardoświetle opisywane jest jako skrystalizowane promienie księżycowe. Widzieć i dotknąć go mogą tylko ci, którzy posiadają piętno twardoświetla. Ale nawet ci, którzy nie mogą dotknąć twardoświetla, widzą jego ślady. Miałbyś nosić to piętno, prawda? Tak? Tak jak myślałem. To bardzo proste. Przyjmij to piętno. Okej. Kolejne ulepszenie. Co to spowoduje? W sumie? Ty też jesteś tutaj, aby pomyśleć, prawda? Oczywiście lubię samotność, ale możesz do mnie dołączyć. Lubię myśleć o tym, jakie znaczenie ma to, co robię. Dokonaj prawdziwych zmian. To właśnie daje temu światu. Okej, i... aż zobaczę od razu, co to jest. Ciążenia, twardo światło i ciężko. Twardo światło. Okej. Załóż to piętno, by nasycić swoją pochodnię światłem, które sprawi, że ta błękitna materia stanie się namacalna. Okej. W takim wypadku... Wow. Dym staje się namacalny. Dzięki będziemy widzieli właśnie takie delikatne ślady dymu. Warto będzie teraz... jak się nazywa? Szukać... przejść jakieś. Fajne. Podobie mnie się. Pociosy. Chyba mniej niż do tej pory. No, cześć gościu. Swoją drogą polecam z nimi się bić. Nie są coś szczególnie trudni. Okej. To był fart. Spadłem sobie tak, że na szczęście mi to nie zabiło, a na dodatek pozwolił mi dojść gdzieś tutaj. Okej, niewidzialny wróg. I czy ja tutaj byłem już? Pewnie tak. Okej. Tutaj dosłownie by mnie to doprowadziło, gdybym normalnie ten... Jak to się nazywa? No nie spadł, więc jest dobrze. Tylko co dalej z tym światłem, to ja nie mam pojęcia. Dlatego też pójdziemy tutaj. Może jedno co to tylko. Rzuciłbym sobie takie coś, żeby widzieć tych dziadów, którzy pewnie mnie dobiją. Żebym po prostu... No, może nie tyle co doznał rage'a, ale był znowu załamany swoją niekompetencją. Też dobra, nie udało im się. Świetnie. I tu jest to światło. Okej, czyli mamy już pierwsze takie porządniejsze zastosowanie. Więc tak. Możemy teraz tu przejść od tak po prostu. Kurczę, nie, no podoba mi się. Kreatywne naprawdę jest to zastosowanie. Co my tu mamy tak naprawdę? Tak idziemy przed siebie. Jakiś rycerz na koniu, tutaj znowu te trzy takie małe dziadostwa z włóczniami, których się akurat nie boję. Ale ten na koniu może być ciężki do pokonania, więc nawet nie chcę. I dokąd to prowadzi? Para perła, okej, czyli jeden reset. Jakieś podziemia. Idziemy tutaj? Czemu nie? Czemu nie? Można iść. Zobaczymy, dokąd to zaprowadzi. Pochodnia, oczywiście. Czy jakiś potwór? Tak, to jest potwór. Okej, czyli trzeba się tego pozbyć. Czym prędzej. O, nie jest najgorsze. I czyżby pozbycie się go? Nie, pozbycie się go nie rozświetla terenu. Już myślałem. No dobra, w takim wypadku trzeba się ich po prostu pozbywać.
naprawdę delikatni, albo ja mam już takie wielkie obrażenia. Albo jedno i drugie. To byłoby najlepsze. Wyjaśnienie. I tak, czy coś jest? Nie widzę sekretnego przejścia, nie widzę też tutaj sposobu na odbicie się, więc uznajmy, że nie ma nic. I... to te potwory nadal. Z którymi mogę się bić z przyjemnością, bo dają sporo soli, a są bardzo łatwi do pokonania. I są to... A, myślałem, że domyślił się, kto to. Ruiny świątyni. A, okej. Okay. Cokolwiek to jest, nie jesteśmy w stanie tutaj się dostać na razie, więc... Więc tak, idziemy dalej zwiedzać. Ale tak... muszę przyznać, że jak na razie moje obawy, największe z największych, jeśli tak to mogę nazwać, co do tej gry, pomału zanikają, patrząc na to, że ta lokacja naprawdę okazała się ciężka na swój sposób, w szczególności z tym jednym rycerzem i potem z tym... no, jak to się nazywało? No, tym, z kim dzisiaj walczyliśmy w tym epizodzie. Tym bossem. Co jest tam wyżej? Bo tutaj widzę jakieś przejście, ale chcę zobaczyć najpierw tam wyżej, oczywiście. A nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdzał takich dziwnych miejsc. A kto wie, może w ten sposób pominiemy jakąś całą lokację i znajdziemy, albo znajdziemy jakieś fajne skarby. Tylko, co wydaje się, nie mieć końca, co jest ciekawe. Ale tak, wracając. I to naprawdę, to co tutaj teraz doświadczyliśmy, zobaczyliśmy, przywróciłem trochę nadzieję na to, że ta gra może jest lepsza. Niż moje wrażenia były po tym, jak miałem problemy z tamtym. I... okej. Okay. Teraz tylko, czy będzie mi się chciał potem ponownie wchodzić przez to wszystko? Pewnie nie, no ale dobra. Zobaczymy, co się stanie w takiej sytuacji, jeśli to pominiemy. Nie. To jest totalnie w moim stylu. Jakiś przeciwnik, który wymaga wielu ciosów, żeby go pokonać. Okej. I tak, pominęliśmy całą lokację, tak jakby. Znajdujemy tutaj worek ziemi? Okej. Worek ziemi. Albo mi się wydaje, albo... jakiś NPC spytał nas o worek ziemi. Kiedyś. O. Mogę się mylić, ale jestem prawie pewny, że ktoś nas naprawdę pytał o worek ziemi. A póki co zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś podziemia. Do których za bardzo pójść nie mogę, bo znowu ta dziwna czerwona bariera blokuje. Ale mam tutaj kiścień łańcuchowy i kamienny kapłan. Okej. A kiścień łańcuchowy to bodajże będzie bicz... taki jakby z łańcucha. Tak, dokładnie. Bardzo poziom pierwszego. Dobra. No to teraz biegniemy jeszcze dalej przed siebie, zobaczymy, co tutaj dalej będzie. A chociaż nie podobają mi się te kości i tym podobne. Boję się, że zaraz dojdziemy do jakiegoś miejsca, w którym będę potem żałował. Daleka plaża. Okej. Bezpieczna przeprawa wokół zatoki. Kierujmy się na zachód, przyjacielu. Nie. Okej. Czyli jest jakiś przepław. Przeprawa łodzią. Okej. A najpierw jednak będę chciał zobaczyć tą piramidę. Dobra, świetnie. Idealne miejsce jak na mój gust, żeby tu postawić przewodnika. Mam ich dużo, więc idealnie. Idealnie. Będziemy mogli teraz łatwo wracać w różne miejsca. I możemy iść zobaczyć dalej, co tu się kryje. Okej. Jest świetnie. Jest świetnie. Mój entuzjazm po prostu szybko wraca po takich sukcesach jak ten tutaj. Nie zmienia faktu, że nadal gra mogłaby być spokojniejsza w niektórych dziedzinach. Nie będę może jej aż tak strasznie krytykował, bo zrozumiałem, że to ma być... Czemu może nie tyle, co ma być, co? Beachwood, brzezina. Okej. Ja się chyba nie dostanę na razie. Ale tak, ja po prostu tak w zamyśle rozumiem, że może
gra miała być z tych trudniejszych. A jeśli tak, no to się świetnie to twórcom udało. Bo tak, łatwe to nie jest momentami. Ale no. Mimo wszystko... tym kłamstwem byłoby stwierdzić, że gra jest niesprawiedliwa. Okej, jest bardzo ciężka. Momentami skrajnie irytująca dla mnie. Ale nie mogę powiedzieć... z góry to prochów. Oczywiście. 32 tysiące soli, na szczęście szybko to odzyskam, ale nie mogę powiedzieć, żeby naprawdę była niesprawiedliwa. To mówię szczerze, teraz, będąc w pełni świadom umysłowo, nie będąc poirytowanym i tak dalej, ta gra jest sprawiedliwa. Nie jest prosta, ale jest sprawiedliwa. Czasami delikatnie są rzeczy, które można było uznać za niesprawiedliwe, ale w ogólnym zamyśle jest sprawiedliwa, naprawdę, uwierzcie mi. To, że się tak wkurzam, nic nie znaczy w tym kontekście. Ja po prostu jestem przeciętnym graczem. A to, że lubię wymagające gry, no, potem kończy się w taki sposób. A to schodzi dziadostwo. Odzyskać swoje te... swoją sól. Wydać ją na level upy. Po to, by potencjalnie móc założyć jakieś jeszcze lepsze kije. Chociaż nie wiem, gdzie można jakiegoś lepszego zdobyć. Albo jak nie to, to chociaż potencjalnie sobie podbić wytrzymałość i tym podobne. Z tego, co się orientuję, najważniejsze jest to, żeby być poniżej 25%, jeśli chcecie mieć jak najlepsze uniki. I mamy 4 poziomy. Świetnie. Możemy w takim wypadku zobaczyć, co nas tutaj czeka. I tak, jestem świadom, że gdzieś tutaj są mieczniki poziomu 4. Tutaj nawet bym mógł łatwo. Ale prędzej bym wszedł tędy. Wiem, że więcej bym wtedy wydał, ale udźwigi znowu i tym podobne. Jednak powiedzmy, że to nie jest to, czego szukam teraz. Bo przydałoby się też zainwestować może w lekką zbroję klasy 3. Na pewno bym chciał, gdyby nie to, że... wiecie, jak to wygląda. Po prostu nie ma takich zbroi. Dobra, 3 punkty tutaj, to bym miał już dostęp do tego, jeśli by się kiedyś pojawiła, więc zręczność, która nie jest najważniejsza, udziwik, który jest bardzo ważny, no i jestem już gotowy na i kostury 3 poziomu, i te zbroje 3 poziomu, a ostatnią perłę dam tutaj w siłę woli, po to, żeby niedługo już to zrobić. No i okej, zrobione. To teraz, kiedy już jest zrobione, to podróżujemy i bym prosił o podróż, a gdzie to jest? Do kopuł zapomnianych. Dziękuję. W ten sposób możemy szybko wrócić tam, skąd przybyliśmy, nie przejmując się niczym. Tym razem pójść do tej piramidy, który prawdopodobnie będzie ten ziggurat prochów, czy jak to się tam nazywa. Tak się ja miałbym oceniać, to by było to. No, ale dobra. Na razie nie ma co się przejmować. Swoją drogą będę musiał też poszukać innych miejsc, które mają te światła i tym podobne rzeczy. Będę musiał sobie przypomnieć, gdzie ten ktoś chciał worek ziemi. Bo jeśli sobie przypomnę takie rzeczy, to kto wie, może nawet ten worek ziemi oddamy, komu tam trzeba było go oddać. Naprawdę, wydaje mi się, że ktoś jakby wspominał o tym, że zgubił worek ziemi. Okej. Okay. Powiem, tak naprawdę mi się wydaje. Okej. Dobra, idziemy. I tu jest to przejście. Nie wiem, chować pochodnie? Chyba nie. Ale tak. Ziggurat prochów to jest to miejsce. Mam tutaj jakieś popielne oblicze i... no, nie powinienem chować. Sądząc po tym, jak to jest ciemno. To jakieś... tupomagowie. Też biję od ognia. A no to mniej więcej tyle, że muszę od razu już wyposażyć się w... pierścień odporności na ogień. Są tu jeszcze jakieś inne dziadostwa? Nie wiem, czy to jest aż takie... A, dobra! W takim sensie... podoba mi się to. Podoba mi się to. I okej, skoro pochodnia to będzie głównym elementem, to będziemy musieli być bardzo ostrożni. Bo nie jestem do końca przyzwyczajony do
A walki jednoręcznie? Ale tak, zanim będziemy się przejmować walką jednoręcznie, czy innymi z jakimiś rzeczami, zobaczymy, jak pokonać tego wilkołaka. Dobra. Sam ziggurat wydaje się być spory. Więc może być kiepsko. Ale tak, sanktuarium zajmujemy. I dobrze. Załatwione. Tutaj nie będę wstawiał kolejnego tego przewodnika, bo nie ma co. I... o! To jest wyjście, to przy którym byliśmy. Gdybyśmy mieli dostęp do czerwonych tych... A jak to się nazywa? Do czerwonych, no... jakkolwiek by je nazwać, no... czerwonych tych barier, żebyśmy mogli przez nie przechodzić, to... Myśmy w tym momencie w sumie mogli już na skróty pójść. Okej, nie jest to mimik, więc co my tu mamy? O... płytowe nogawice, miecz i tak dalej. Ciężka zbroja. Nie o czym mówiąc. Dobra, teraz w dół? Może? Tylko powinienem trzymać tą pochodnię zapaloną jak najdłużej. Skrót, którego nie otworzę z tej strony, niestety. Dobra, tam kolejny wilkołak, tutaj czerwona bariera. Wygląda, jakby to było miejsce nie na teraz. Może jest nie na teraz, może naprawdę powinien przyjść jeszcze później. Kto wie. Na razie jednak nic lepszego do roboty nie mamy. A wolę tutaj się z tym męczyć, niż myśleć, co tam by było. W tym... jak to się nazywa? W tej głupiej grocie. I tak, wiem, że przydałoby się tam też zajrzeć wcześniej czy później, no ale... na razie bezpieczniej chyba jest tu, niż tam. No. Mam nadzieję, że mam rację i nie będę żałował, że łażę tutaj teraz. Okej. Okay. Nie dosyć, że ogień to jeszcze trucizny. Ale okej, okay, 800. 800 solin, to już rozumiałe. Możecie być tacy irytujący, pozwalam wam za taką ilość soli. A, sól jest wszystkim w tym świecie, więc no... nie ma co się dziwić, że tak... ja niej zależy. W ogóle 4000 już zgromadziliśmy, nieźle, nieźle. I co my tu mamy? O, chodzenie po suficie. Tylko czy ja chcę od razu iść na sufit, czy najpierw bym chciał spróbować czegoś innego? Ała. A, tak, chyba od razu na sufit. Nie ma co wymyślać tu jakichś innych rzeczy. Brawo, brawo, gwiazdny klucz. To było piękne. I tak, zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Pewnie niektórzy z was wiedzą, ale jest też kontynuacja tej gry. Druga część, Salt and Sacrifice. I nie jestem pewien, czy właśnie o niej wspominałem wcześniej, czy nie. Jeśli wspominałem, to dobrze dla was i dobrze dla mnie. Ale tak, obecnie nie posiadam, jednak jeśli... Salt and Sanctuary będzie się dobrze oglądało i... no, uda mi się je przejść, to kto wie, czy z czasem też nie zagram w Sacrifice'a. Nie mówię, że od razu po Sanctuary, bo... no, nie oszukujmy się. Jest też wiele innych gier... Nie powiedziałbym może do końca Metroidvania, nie powiedziałbym może do końca też Souls-like, ale... podobnych do tej. Które mnie czekają na ogranie. I... brawo! Wychwyciłem mimika, tym razem bez zostania pożartym. Okej, okay. Nawałnica ognia. Czyżby kolejne tutaj? Nie, to nie tutaj, to jest coś takiego. Zwa szybką salwę ognia błysku. Płocie. Piękne, piękne. Będę się tu przetestować przeciwko jakiemuś wrogowi oczywiście jeszcze, ale piękne. Podoba mi się. Będzie boss. Poznaję już to po tej lampce. Ale dobra, idziemy. A jest nim... uschły król. Ciekawa nazwa. Ale dobra. Okej. Okay. Pewnie padnę tutaj podczas walki z nim pierwszy raz. Dlatego, że totalnie nie wiem... jak się zająć gościem? A jego ognie też nie należą do najsłabszych? No i rzuca też tymi jakimiś swoimi... ciężko powiedzieć, co to jest.
Ale tak, to są jakieś ogniste noże, czy coś tego typu? A, jeszcze ma takie sztuczki. Mocno ognisty boss. Wydaje mi się, że wiem, jak jeszcze sobie tutaj trochę ułatwić sytuację. Przeciwko ogniowi czysto. Więc jeśli to czysty ogień, a tak na razie się zapowiada, to potencjalnie wiem, co zrobić. Jeszcze. A ja pamiętam, że teraz będę dead. A jeśli nie, to nie wiem, jakim cudem się to udało. Ale tak, chyba walczy czystym ogniem. Co oznacza, że mam jednego trika w rękawie. Tak chyba najłatwiej da się określić. No i tak, porażka. Na szczęście się jej spodziewałem. Na szczęście jest to na czymś totalnie nowym. I wydaje się on być sprawiedliwie wykonany. Tak, nadal będę to powtarzał, bo po prostu czuję, że muszę. Jeśli to jest ogień, to mam tutaj prostą odpowiedź. Fartuch Kowalski. I po sprawie. A czy to tutaj powinienem iść? Nie tutaj. Problem w tym, że właśnie teraz nie wiem, czy będę pamiętał, jak się tam dostać do niego. Nie, tam była skrzynka, więc to tędy, chyba. I tak mi się... Nie tędy. W takim wypadku jak? Nie, dobra, skrzynka po przyszczu. Dobra, jestem jołopem. Jestem jołopem dzisiaj, w tym odcinku. Zdecydowanie. Okej, tu był ten taki uschły przeciwnik. Trupek sobie. O, tak, tutaj był on. Tędy. Dojdziemy już prawie na miejsce. Tu jest chodzenie do góry nogami, jeśli byśmy chcieli. A to jest taka piękna drabinka, która pozwala nam iść tu. I zaraz będziemy na miejscu. No, dokładnie. I teraz tak, do walki z nim... Najłatwiej byłoby iść chyba w taki sposób. Nie wiem, czy jest podatny, tajemny, czy nie. Bo miejmy nadzieję, że tak. I zobaczymy, jak tam się potoczą nasze losy tym razem w tym pojedynku. Teraz, kiedy już znamy jego co niektóre triki. Okej. I co ciekawe, jesteśmy w stanie przerwać mu niektóre ciosy. Fajne. Dobra. I muszę przyznać, fartuch zmienił obrażenia na niekorzyść dla króla, więc faktycznie bije głównie od ognia. A może i nawet i wyłącznie od ognia. Ciężko mi to ocenić tak w pełni. Ale no, wydawałoby się, że to jest w pełni od ognia. No i proszę, patrzcie. Zmiana koszuli i pilnowanie paska energii, której nie mamy za dużo, jest wystarczające, żeby może nawet pokonać bossa. Tak. Nie wierzę, że zwykły fartuch Kowalski, który nawet nie wiem skąd mam, uratuje mi godność mnie jako gracza. Ale muszę przyznać, że był naprawdę prosty ten tutaj zeschły król, czy jak mu tam, więc dzięki. Achievement jest, ze Ziggurat. Super. I jestem pewien, że to miejsce jeszcze skrywa jakieś tajemnice, ale co do nich się przekonamy kiedy indziej. A teraz idziemy przed siebie, szukając szczęścia w tym zapomnianym świecie czy coś. I mamy tu kolejnego jakiegoś gościa. Oraz miejsce do zdobywania mocy. Nie mówcie, że dwie moce w ciągu jednego epizodu. Ale dobra. Więc go zabiłeś. Zabiłeś króla? Za ulga. Ale czy to jakiś sen? Ten ziggurat, w którym jesteśmy. Przypomina mi wielki grobowiec wybudowany przez króla słońca. Skulakas. Ulkas, okej. Okay. Ulkas popierał nauki aż do misji. Musimy płynąć na zachód, żeby zawrzeć sojusz poprzez małżeństwo. Tak mi się wydaje. Okej, okay, to ciekawe. Wszyscy o tym myślą, czyli co, my byliśmy razem na statku? Możliwe. Nie, źle. Mieliśmy płynąć na wschód, do Livenu. Mieliśmy zawrzeć pokój z cytadelą ognia i nieba. Król Kulkas właśnie ogłosił sojusz z Askarią i oddał cześć nowym bogom.
do zgromadzenia czarodziejów nadeszły złe czasy. Więc popłynęliśmy, ale rozpętał się sztorm. Wyrzuciło mnie na brzeg. Chyba nie ocalał żaden z moich znajomych czarodziejów. Gdy trafiłem na ten ziggurat, pomyślałem, że oszalałem. Ale czarna magia nie jest mi obca. Wyobraź sobie smoka, który czerpie siłę zniszczenia narodów. Dymona, który go gromadzi. Tak potężna istota może zamieszkiwać tę wyspę. Albo to wyspa jest demonem. I żywi się. Pochłania mężczyzn, kobiety, dzieci, królów i narody. Chcę, żebyś pomógł mi zbadać moją teorię i mam coś, co ci w tym pomoże. Oto coś dla ciebie. Może parzyć, ale tylko chwilę. W końcu wszystko, co wspaniałe, wykuła się w ogniu. Okej. Piętno impetu. Zobaczymy od razu, co to jest. Pozwala wykonywać wypad w powietrzu. O! Okej. Możemy daszować. Okej. Możemy daszować, to jest fajne. Jeśli znajdziesz ruiny świątyni, przekonasz się, że moja teoria jest prawdziwa. Zgadzasz się? Tak. Oczywiście. Ta wyspa to cmentarzysko cywilizacji. Znalazłem ruiny świątyni. Dotrzemy do sedna. Okej. Dobra, fajnie. I tutaj oblazłem całą tą lokację na próżno wtedy. No cóż, dzięki, tak czy siak gra. A ja mogę powiedzieć wam jedną tylko rzecz. Naprawdę, tylko jedną. A tym kończymy epizoda. Tak. Wielki sukces, powrót sił i tym podobne. A resztą tego miejsca, jak i innymi tajemnicami na tej postaci, ewentualnie też na innych, jeśli do tego dojdzie, no, zajmiemy się w innych epizodach. Póki co, jak mówię, to tyle. Więc tak, no, trzymajcie się i hej, hej, chciałem powiedzieć, ale w sumie teraz wpadł na jeszcze jeden pomysł. Uwaga! Muszę tylko to sprawdzić w pełni. Już wiem, jak się dostawać do tych miejsc takich pod drabinami i tym podobne. No, bo to już dosłownie trzymajcie się, albo nie. Nie, jeszcze nie trzymajcie się. Zatrzymanie się będzie jeszcze trochę czasu. Najpierw musimy sprawdzić, czy nie ma tu jakichś sekretyków i tajemnic. Ja po prostu nie mogę. To jest aż zbyt piękne. Kamienny przewodnik. Jakbym miał ich mało. Nie, to jest piękne. Kamienny talizman. Aż zobaczymy, co to jest. Miałem już kończyć, ale nie. Jak zwykle mi pochłonęło. Wrażenie od zamroczenia? Nie wiem, czym są obrażenia od zamroczenia. Sprawdzę może to później. A na razie jeszcze pokonajmy takiego dziada jednego. I tak, na tym chyba już tym razem prawdziwie zakończymy spotkanie. W sumie co innego nam zostało. A poza ewentualnie spróbowaniem dostać się do tych czarodziejów tutaj. To nic. No, tak. Dosłownie nic. Więc tym razem serio, trzymajcie się i hej, hej.